Witam. Prace trwają dalej. Podajnik krótki już jest wrzucony. Poskręcane koło pasowe ze sprzęgłem też. I co najśmieszniejsze, to jest wszystko tak, jak było w tamtym kombajnie. Ta sama ośka, to samo sprzęgło, ten sam podajnik. A coś tu nie pasuje. Paski idą. O tak. Ze skosa i nie wiedzieliśmy czemu. Koła pasowego już za bardzo nie mogę przesunąć, bo jest wysunięte do samego końca, tak jak było przy tamtym. Podajnik ten sam. Tego koła nikt nie ruszał. Nie wiem. Czemu to tak jest? Czy po prostu tutaj ten kołnierz przy tym kombajnie jest dalej wysunięty i ten podajnik powinien być dosunięty jakby o ten centymetr w tamtą stronę i wtedy ten dystans by się zgrywał, bo tak na to wygląda, że centymetr powinien górą iść w tą stronę, to wtedy w stosunku do tej ośki i do tego koła byłby ok. Nie wiem, no. Będziemy działać. Ewentualnie spróbuję to koło terapasowe przesunąć do środka. Dobra, tym razem nagranie ze zbiornika. Zbiornik, tak jak ktoś widział, nie widział, ktoś ma giganta dosyć spory. Ja prawie na stojąco tutaj nim mogę się zmieścić. Tam 4 tony, 4,5 pszenicy bodajże się mieści, ale o co tutaj chodzi? Po zmianie tego podajnika, który był w nim wydarty, okazało się, że ten od tego prototypowego ma dłuższą tą końcówkę, tą rurkę. Tamten jest płytko osadzony, zaraz ten pres, który tutaj wchodzi, był na wierzchu. A ten jest dłuższy i automatycznie na tym ślimaku przekładnia ta kątowa 60 jest krótsza, jest mniejszy ten kołnierz, który jest osadzony w łożyska, a w nim, w tym, które były duże, dłuższe. Czyli automatycznie musi iść tu ta przekładnia z tego, która od tego ślimaka była. Ale to wiąże się z tym, że po przełożeniu tej przekładni tutaj, ona, jak jest krótsza i ma mniejsze zatoczenie na łożyska, oczywiście nie będzie pasowała też tutaj. Czyli na ten ślimak poprzeczny. O, tak jak mówiłem wcześniej, ta tutaj już ma, o, widać ten klin, który klin nie klin, no ten frezik taki, jak, jeżeli tak to mogę nazwać, na przekładnię. I ten ślimak chociaż jest no dobry, no tutaj jeżeli chodzi o niego, to akurat bym mu tutaj nic nie zarzucił, bym mógł zostać, no, ale niestety musi. I teraz, o, dla porównania, przekładnia ta, która tutaj w nim była, a ta, która musi być od tego ślimaka. Ośki są jednakowej długości, tylko jeżeli chodziło o oprawę, o, teraz będzie widać, o co to dokładnie chodzi. W sumie mogłaby ona być, gdybym ściął tutaj, bym musiał po prostu tą oprawę ściąć z jednej i z drugiej strony i by było ok, tak? I długość bym zachował tą samą. No ale jeżeli mam tą, no to wolę ją zakręcić tylko co. Oczywiście, tak jak wspominałem, za każdym jednym razem, oryginalnie. A tu, no niestety, nie ma nic. O, przekładnia jest elegancka, taka luzu nie ma. No ale trzeba ją nasmarować. Muszę w każdym bądź razie jakąś dziurę wywiercić, oleju jej tu wlać, przesmarować, zakładać. No i automatycznie, tak jak mówiłem, jak pójdzie ta przekładnia, musi iść tamten ślimak. No niestety, roboty się dokłada. No ale no, miejmy nadzieję, że po przekładaniu tych wszystkich części, po takim dosyć też sporym przeglądzie przedżniwnym, będzie wszystko ok. Dobra. O, jeszcze bym zęby wybił, dlatego zawijam się stąd, robię to smarowanie i później przy dalszych pracach będę coś tam dogrywał.
No i dzień kolejny właśnie mija z remontu. Jesteśmy znowu w zbiorniku. Założyłem ten ślimak poprzeczny, który jest od tamtego. I okazało się, że ta przekładnia, którą założyłem właśnie kątową z tamtym ślimakiem, którego tam widać kawałek, jest trochę ten ślimak, może ze 2 cm trochę dłuższy, dlatego ledwo na tych dystansach, fasolkach, tam, które się znajdują w tym leju, no ledwo to się udało mi zakręcić i okazuje się, że znowu ten ślimak jest krótszy od tamtego, dlatego już złapał mi na samym koniuszku, tam akurat łożysko, no udało mi się założyć. No nie zabezpieczyłem go z tamtej strony, musiałem hefcika zrobić na wałku, żeby po prostu, no łożysko i tak jest skręcone blachami, i tak jest skręcone teoretycznie, nie? I praktycznie nic się nie powinno z tym dziać. A ten wałek nie ma też takiej siły, żeby on wypchnął całe to łożysko z obudową, no ale była oryginalnie, łożysko było zabezpieczone, dlatego ja tam heftłem w razie W, żeby było jak dojrzeć to przyszlifować, a z tej strony musiałem dać takie dystanse, no, ze starych łożysk, 2 tulejki, żeby po prostu nie cofało się ten wałek, bo tutaj z tego frezika z przekładni by mógł się wysunąć, by nie rozgarniał po prostu nie, tego zboża po zbiorniku, nie przekazywał dalej. I suma summarum wychodzi taka, że troszkę ten ślimak, jak tam jest wyżej, no to on nie idzie równo w płaszczyźnie do tego łożyska, tylko jest troszkę jakby z górki tego, na filmie nie będzie widać, podłóg tego drążka, który tam jest zbiornik skręcony, no ale jest, mówię, te 2 cm niecałe, może 1,5 spadł. No i tutaj no by było na tyle. Idziemy na dół. Pozamykam te klapy w razie W. Gdyby tam miał przyjść jakiś deszcz. Dobra, schodzimy. Tutaj nic nowego chyba nie było zrobione, nie uległo zmianom. Dzisiaj bawiłem się z wyważaniem cepów. No i z tego powodu, że nie chciało mi się ściągać gardła, no to tu miałem te zabawy. Oraz, że na tej kantówce leżeć to jest trochę niewygodnie. I myślałem, że to troszkę mi lepiej, szybciej pójdzie. A to niestety, ale jak zwykle na przekór. Jak mi się uda tam wejść, to pokażę. Ciemno. Tutaj akurat pod tym cepem, tak jak palcem pokazuję, na tych talerzach ponakręcałem 12 śruby, tu na tej są 3 nakrętki, na tamtej są 3 nakrętki i na następnej też 3 nakrętki. Tutaj już nie dałem nic i co? Naprzeciwkoległe vis-a-vis tamten był cep, czy po prostu bęben był, nie miał wagi, był najcięższy, szedł na dół, no to tutaj naprzeciwko właśnie przykręcałem te śruby, żeby tą wagę złapać, no i jakoś nie mogłem z tym do ładu dojść, jak ujmowałem, no to się cofał, jak lekko dołożyłem nakrętkę, to znowu leciał do przodu, coś mi tutaj nie wychodziło i wziąłem na innych talerzach, akurat tak mniej więcej, gdzie on tam tej wagi nie miał, gdzie mi uciekał, o, nawet widać chyba, tam z daleka, tak jak na wprost terapalec trzymam, widać, nie widać, ciemno jest,
No to tam śrubę przykręciłem właśnie jedną dwunastkę, znowu na następnym talerzu gdzieś tutaj wyżej pod tym cepem jest znowu następna, chyba w sumie na trzech chyba dziurach właśnie na trzech różnych cepach dokładałem po dziesiątce, dwunastkę, dziesiątkę i po dwie nakrętki. No i złapał tę wagę, że akurat staje w każdym jednym punkcie tak samo, nie cofa mi się, ani do przodu nie leci. Także jest ok. To by było zrobione. I wariatory ze seniorem wrzuciłem dzisiaj. Ten jeszcze nie jest, tutaj dwie kontry założone. Trzecią jeszcze trzeba zabezpieczyć. Tu założyć dekielek, żeby tu się nie brudziło, zakontrowane, zabite jest. Zabezpieczone, skalamitkę i pasy ponaciągać. Tu skręcić jeszcze siłownik. No i ten part. A, tą śrubę jeszcze dokręcić. Ten pas naciągnąć, czyli skręcić to koło. Nie wiem, czy ktoś wie, czy nie wie, jak u giganta jest naciągany pas mocarni. Pas mocarni, ja też pierwszy nie wiedziałem. No ale szybko się dowiedziałem, jak mi się wyślizgła breszka i trafiłem się w czoło. Tutaj zakłada się breszkę za te zęby i opiera o ten kwadracik. Po odkręceniu tych kontrów są cztery te kontry. No i się jedzie w koło. Cyk, 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 akurat w tą stronę na dół się skręca to koło. W drugą stronę się rozkręca. Ono jest gwintowane po zewnątrz. Wewnątrz znaczy się. I cała obręcz się kręci, się rozkręca, skręca. Jak się ją skręca, ono się zwęża. Automatycznie naciąga pas. I tak to jest zrobione. No jak to nie jest zarzewiałe, nie jest zapieczone, no to jest wszystko ładnie, pięknie. W miarę to jakoś się tam nawet nieźle udaje naciągać. No, także to jest jutro, na jutro do zrobienia. I zamontowałem takie coś, jeszcze wężyków nie podłączyłem, ale z tego uciążliwego łożyska, co tam właśnie nie mogłem nasmarować, no to założone jest to, już mam z głowy, teraz do następnych tutaj pod wariatory wężyki podciągnę, zakręcę do tego i już będę miał to zrobione. A tutaj, a były te podajniki, ten krótki, koła pasowe są ustawione, pasy są zarzucone. Co tu więcej? To akurat paski, te które zakładałem, tam praktycznie większość jest nowych. Te są sanoki. Te, tamte pod targańcami, pod spodem. Ten jest nowy 100 mila. Nigdy nie był zakładany, tylko 100 milowski jeszcze tam. Dostałem do kombajnu chyba ze 2 czy 3 te pasy. Nowe facet jak się pozbywał, no to już mi dorzucił. Te pięcioklinowe chyba, czy czteroklinowe, pięcioklinowe też mi 2 czy 3 rzucił. Tego tylko jednego co miałem i drugiego mam w zapasie, tego starego gładkiego. Tamte też są sanoki, 2 nowe założone. A ten z czego to był? Z jakiejś tej właśnie firmy, takie jak mam i łożyska. Zaraz. Z SKF-u. I łożyska właśnie też tutaj zakładłem, to były te z SKF-u. Oj. I już dużo, aż tak nie zostało. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze w planach mam do przedłużenia rurę. O metr ją chciałem przedłużyć, bo trochę na przyczepę jest problem sypać. I prawie, żeby było ukończone. No już następny film to chyba będzie na fajrancie. Także na razie dzięki.